I witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Far Cry'a trójeczki, gdzie kontynuujemy naszą ostatnią eskalację. O Jezusie, rekina! Spierdzielam stąd. Eskalację tej wyspy. Pierdziele, skąd ten rekin się wziął? I robimy ostatnie misje, zbieramy też przedmioty kultu, które są... No i takie wiecie, końcówki, raczej końcowe sprawy na tej wyspie pierwszej, gdzie rządził tak naprawdę... Was, którego już mamy zabite. Ja naprawdę, po tym to było tak fazowe. Słuchajcie, cała tamta walka była tak fazowa, że nie wierzyłem, że myśmy go zabili. Naprawdę, nie wierzyłem. No i co, zostało nam tak naprawdę zrobienie tych wszystkich rzeczy, żeby się potem skupić totalnie na drugiej wyspie. Tak, ja bym chciał to po prostu zrobić, wiecie. Jestem w ogóle w stroju najemnika. A ja mówię, tak właśnie chciałbym to zrobić i no nie zamierzam tego zmieniać. Zrobimy tak jak... Zrobimy to tak jak chce, nie? You know how to use it? Around here is that even a question? I guess. Can you help us? The dogs in this part of the island are feral, travel in packs. One of them's been acting really strange. Look, a few years back, my dog got infected with rabies. It was biting things, anything, breaking its teeth, foaming, barking, acting really crazy. You think one of the dogs has rabies? Yeah. I saw her yesterday. My dog had that same look. Show me where to find her. Jak mój piej. But be careful. She's the leader of the pack. The other dogs are avoiding her, but her pack will be nearby. No dobra, zwiemy pieski, nie? O nie, i zaraz będzie po tym od razu rozmowa, nie? Ja strzelam. Okej. No, polowanie na pieski było fajne. Idziemy do kolegi. Wszystkie psy poszły, cała watacha. Ciekawe mnie takie dzikie psy, jak one żyją, z czego żyją, jak one się odżywiają, wiecie, wszystkie takie rzeczy. Jakoś muszą. Jakoś muszą. I took care of your dog problem. Thanks. Nobody likes killing dogs. But in this case, it's them or us. Did they bite you or scratch you? No, but if I start foaming at the mouth, kill me quickly. I'll go buy a shotgun. What's so funny? I'm gonna take off now. Bye. Ziomek to poważne, poważnie wszystko wziął. Nie, nie, przestań gadać. Nie, pies, przestań pierdzielić już. Już nie chcę tego słyszeć. Dobra, przybliżymy sobie, żeby zobaczyć. O, tak zrobię. Żeby mi nie pikało. O nie, dalej gada. In the meantime, there's something I must fix for Hoyt. Want to come along for the ride? Sure. Wunderbar! Meet me at the truck field. I have a situation to defuse. Wcale tam nie potrąciłem wszystkich swoich. No dobra, jesteśmy na wysepce, na której też jest artefakt, tylko tam na górze. Puch, teraz się tam dostać, nie?
Ty, no bo z tej strony na pewno nie znajdziemy nic. Nie ma żadnej skały właśnie. Jest, te wyspowe są tak ciężkie. O, tutaj jest taka skała troszeczkę wypukła. Boże, mamy to. No ale dotarcie do tych miejsc są... jest popierdzielone, nie? Naprawdę, ciężko dojść do tych niektórych miejsc. Trzeba się powykminiać, nie? O! Tequila! Jest tam list, jest tam skarb, jest tam wszystko, czego chcemy. 37, czapla 11. Gdzieś tam pod ziemią, że tak pokazuje mi? Czy to jest gdzieś blisko tego miejsca? Ja mógłbym tak naprawdę jakoś tu wjechać. Ale pewnie normalnie. Tam wjechać. Udało się, na szczęście. Boże, nie to. Chciałem otworzyć spadochron. O, ja żebym spuścił się. Raczej puścił to. Nie, przestań już pierdzielić. O Boziu. Nie, będzie gadać. They're meeting in a couple of days, apparently. It's important. Then the roll sheet will be at the meeting. I am happy again. In the meantime, there's something I must fix for Hoyt. Want to come along for the ride? Sure. Wunderbar. Meet me at the drug field. I have a situation to defuse. Powolutku, nie rozpierdzielmy się tutaj na pierwszej lepszej skale. O Bożenko! Dobra, żyję. To jest pod nami, coś w tamtych stronach. Czyli tutaj gdzieś musi być wejście. Tam na górze coś było. Najpierw zobaczmy tamten trop. Tutaj coś było, tylko tam chyba nie ma tego, co bym chciał. Nie, myślałem, ale to nie to. Kurde, bardzo głęboko pod nami. Dobra, no nie, nie idzie mi, no. Nie idzie mi dojść do tego listu. Czekajcie, tu jest woda, o, jaskinia i o Jezuniu. Tak, czyli to jest pewnie tutaj.
zagubiony list, kolejny zdobyty, zostały nam kolejne rzeczy do zdobycia. Artefakt na wyspie Knura. Kurde, to by się przydało z góry tam podlecieć, nie? Bo to znowu będzie zabawa. Znowu się tam tepać do tyłu, żeby polecieć tam. A dobra. Wiecie, szybko wyjdziemy z drzwi. Ogarniemy to. Zapiszę sobie grę w ogóle, żeby mi przypadkiem nie wywaliło tych wszystkich rzeczy. No nie, nie ma. No nie ma. Nie ma pojazdu, ale dobra, mamy tutaj tą jaskinię. Przez jaskinię dojdziemy do paralotni. A paralotnią przejechać to już będzie sekunda. Przelecieć, sorry. O nie, paralotnia jest nade mną. Ale to jest chyba druga. Jest druga, jest. Na szczęście. Orzeł za mną leci, co ty się odpierdziela? To, że prawie zginąłem, to jest w ogóle inna sprawa, nie? Ale mam to. Ale mam to. Przedmiot kultu jest tam. Co tu w ogóle tygrysy robią? Co żyją chłopaczki? Kochane. Mam nadzieję, że tego nic mnie nie upierdzieli w pupę. Dobra, ten przedmiot jest gdzieś tam pod ziemią, tak? Strzelam, że gdzieś jest z tym powiązany. Tak myślałem. Gdzie jest nasz kolejny cel? Dobrze nam idzie to czyszczenie. Ale zobacz, ile żeśmy pozostawiali tych wszystkich. O, to będzie chyba łatwiej zdobyć. Tak, wyjdziemy po drodze samochodem, potem na ten, potem na ten. Nie, myślę, że idzie nam to w miarę szybko, więc nie będzie tyle. Myślę, że jeszcze jeden odcinek na pewno. Bo i tak większość rzeczy mamy zrobione, jak wiecie. Chyba, że będą mi jakieś takie naprawdę ciężkie punkty, których nie będę mógł zdobyć. Tak sobie jeżdżąc z tymi pojazdami, tak bym w Mad Maxa zagrał. Chyba Mad Maxa wrzucę też do kolejnej ankiety. Minęły lata od Mad Maxa, kiedy grałem, naprawdę. Jedno osiągnięcie mi zostało tylko w tej grze do zrobienia. No i nie mam jak go zrobić, musiałbym chyba siedzieć z kilkanaście godzin i kampić. Czy muszę się na górę dostać? O, tu jest jednak, dobra. Wiesz, że zbejtowali mnie, ale jednak dobra, mamy tu jakby wejście. O ty panie! Ale mnie oszukano, nie? No kurde, żem wpadł tam w dziurę. Jedną, drugą. Pięknie, kolejny artefakt jest nasz. Teraz bym chciał tego zdobyć.
O kurde, znowu żem wpadł. Ach. W pułapce jestem, nie? Jestem jakiś zjazd na górę? Nie ma. Czyli musiałbym tak tutaj wjechać, żeby tu wjechać. Dobra. Bo tędy powinniśmy się dostać na samą górę. Ja nie przejadę! Ja nie przejadę! Panie i panowie, prościzna. Czy ja mogę zciszyć same dźwięk pojazdów, bo niestety... Tak, dopiero taki odcinek. Nie, nie, właśnie tutaj nie było dokładnie, dlatego miałem takie, że kurde, jednak pojazdy są o wiele głośniejsze. Dobra, prawie jesteśmy. Ten jak prosto postawiony sobie po prostu taki. Takie masz, bierz sobie. Tutaj jest przedmiot kultu, bo tutaj już nic nie ma. A jest bliżej do niego, czy dalej jest jakiś punkt? Tak, jest punkcik. Mówię, jak będziemy mogli używać, to będziemy używać tych punktów. 42, czyli strzelamy, że jeszcze z 18 musimy znaleźć. Pięknie. Kolejnym. Zaraz jeszcze level nabijemy przez zbieranie tych posążków. Dobra. Tu część też jest. A ja pójdę w tą część. Tylko to jest tutaj chyba z góry. Ja bym mógł sobie pojazdem pojechać na główną. Kurde, nie mogę. No i dupa. Nie mam pojazdu, chciałem mieć ten pojazd. Nic, stepniemy się. Niestety. Dobra, jestem na wzgórzu. Nie ma sprawy, przejdziemy się przez dżunglę. Welcome to the jungle. Tak, za dużo GTA kiedyś się grało. GTA San Andreas to była taka moja gra. Bardzo ikoniczna, chciałem powiedzieć. Taka ikona mojego grania też. Bo z nią też przegrałem naprawdę duże godziny. Znaczy długie. Duże godziny. Czyli jeden, ale taki duży. Nie no, przegrałem po prostu długie godziny w te niektóre tytuły. No i cholera jasna. Jak ja mam tam dojść? Gdzie, że będzie to jakieś wejście normalne? Jest. Na górze jest paralotnia, a tam chyba niedaleko mamy też
na górze też mamy jakby drogę. Przy okazji, nie? Tam lepiej nie spaść. Dobra, to są warany w ogóle. Fuck that. Ja idę po posążek. Jest parę lotni, a tam jest wyspa, na którą chciałbym dotrzeć. Ale w tych paralotniach, w tych rzeczach jestem tak słaby, że częściej prawie zginę robiąc to, niż robiąc to tak, że dobrze. Idziemy po liści kolejne z okopów japońskich. A gdzie ty to niesiesz? Co ty chcesz z tym zrobić? No tak, wszędzie bunkry na tych wyspach. Nie, no, ogólnie ciekawy bunker. Nie mogę powiedzieć, aż zabiorę sobie chyba skrzyneczki z niego. Tutaj sobie wiadomo, żyją ludzie, nie? Ale za czasów wojny. Ujoju. Daj, to jest stanowisko. Artyleryjsko-karabinowe, to znaczy te FPKM-y tutaj siedziały pewnie. Co się stało? Nie żyję. Ja jestem kochany, żeby nie było. Dobrze nam idzie, dobrze. Ty panie, ale patrz, że jestem na drodze. To wyspa ma tylko skały wokół. Jest liana. Już myślałem, że będę musiał wejść na jakiś wysoki punkt i tam ewentualnie nawet tym naszym strojem polecić. Właśnie to jest ten plus, że mamy ten strój teraz. Możemy sobie po prostu lecieć, jak chcemy. Kolejna kapliczka. Tu nam zostało. To tutaj z tego punktu polecimy. Ho. Tu kilka czapl mamy. Ja chciałem zapisać grę ogólnie, no ale dobra. Pieski tu są.
Ciekawe, czy będzie ukryte gdzieś pod ziemią, czy normalnie w domu, bo jednak jedziemy do miasteczka małego. Nie wiem, czy to jest cokolwiek, co można nazwać w ogóle miastem. O, pod nami. Pod nami jest, tak? A tu jest ta stara kopalnia. O, czyli kolejny szyb jakiś, ale fajna trawa. Świetne tekstury. Cieszą mnie. Cieszą me oko, cieszą me kurde gamerskie oko. Nie chcę pytać, co tam się dzieje. Mniejsza, lecimy dalej, lecimy dalej. Co my tu mamy? Tutaj jest ten. Tam dojść będzie chyba najlepiej z tej pozycji. Kurde, patrzcie, ile tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. What the fuck? Te najgorzej będzie tutaj, w samych górach zdobyć. Czyli może jeszcze z dwa odcinki wyjść, no. Bo nawet jakaś próba nam została do zrobienia. Ja pierdzielę. Niektóre samochody są takie główienka. Ja bym chciał ten szybciutki, który tak szybko, szybko sunie po wszystkim. On by się tu przydał. Kolejny posążek nasz. Jakieś bestie tutaj. Krokodyle czy inne gówna. O, chyba nawet tędy trzeba wejść do tamtego. Tak mi się wydaje. No, idealnie, nawet wlazłem tutaj. Jezu, straszne dźwięki tu są, a ja nie mogę szybciej chodzić. Muszę tu zejść na dół w ogóle jakoś. Cholerne ciężkie do dojścia miejsca. Ale dobra, kolejny punkt będzie. Lecę tutaj, ponieważ tutaj zaraz będzie jakby kolejny punkt, też jest w wodzie, więc się przyda mi tędy pójść. Dobra, ja tu na maraton trenuję. Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują hamburgery. Dobra, dojdę tam piechotą, chyba szybciej jest. Chociaż teraz już nie wiem, z tą prędkością, jaką biegnie. Taka płytka woda, tutaj gdzieś pewnie jest jakaś dziura. Aha, bo tutaj jest spad jakiś.
Pięknie nam idzie to czyszczenie, nie? Artefaktów. Pięćdziesiąt z 120. Prawie połowa drogi, nie? Nie, tam było na górze. Kurde, na górze to było. Chciałem zmienić postawę, ale nie udało mi się. Ziemniaki, chili. Z jednej strony wiedzą o nich, ale z drugiej strony ja je szukam, więc tak nie wiem, czy jest warto je szukać. Zabierać je z miejsc, gdzie powinny chyba być. Kto wie. Dobra, dojdźmy do tego. Jeszcze te dwa zróbmy i skończymy odcineczek na dzisiaj. I w kolejnym myślę, że będziemy blisko skończenia tej zabawy. Szukanie. A, to najgorsze ogólnie zostałem na koniec. Te przy górach. Bo ja czuję, że tam może być piękna zabawa, nie? Tyle, co się teraz przebiegam. Sorki. Po prostu się lubię. Powiedzieli mi, że mam dużo kroków robić dziennie, no to wiesz. To stwierdziłem, że robię je chociaż tak. Liczą się. Dobra, jeszcze został jeden. O nie, na górze. What the f... Dobra, podjedziemy tam pojazdem. Bo dojść na tą górę troszeczkę by nam zajęło. Szkoda, że nie mamy plecaka odrzutowego. Taki jetpack. Nawet taki typowy, jak był, pamiętacie, w GTA San Andreas, taki śmieszny jetpack. No właśnie, coś takiego. Ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnego odcineczka, gdzie mam nadzieję ogarniemy więcej z tego. Bo tak. Patrzcie, mamy tutaj jakie ścieżka łowcy jeszcze nam została trochę. No, trochę nam zostało. Nabyte bronie. Jednej broni nie mamy nabyte. Przedmioty kultu. No, tutaj nam dużo zostało. To jest, patrzcie, jakiś gol. Niebieski. Cholera wie, czym on jest. Tutaj misje. Ile zostało misji, nawet wiemy. Ja pierdzielę, zostało nam tylko 9 misji. Do końca. Ale skam. Dobra, nieważne. Do zobaczenia. Cześć.